Albo bywa przed, albo bywa po. Umysł mój jak zbieg, stamtąd niesie coś. Witajcie kochani, to ja, wasz Zbieg. Moja koleżanka na Facebooku przypomniała mi, że dzisiaj wspominamy świętą Edytę Stein, a właściwie świętą Teresę Benedyktę od Krzyża, bo takie przybrała imię, wstępując do Karmelu. Dokładnie 9 sierpnia 1942 roku została zagazowana z innymi więźniami w obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau. Zanim została zakonnicą, była filozofem, studiowała u wybitnego filozofa, fenomenologa Edmunda Husserla i u niego obroniła pracę doktorską o zagadnieniu wczucia. Dlatego w dzisiejszej refleksji pomedytacyjnej nawiązuję do tego właśnie dzieła Edyty Stein, które nierozerwalnie związane jest także z duchowością karmelitańską, a przynajmniej takie nawiązania można dostrzec. Przyglądam się światu tak, jak się jawi. Do samych rzeczy powracam. Zaglądam w siebie, by siebie zostawić i wczuć się w ciebie jak w brata. Pozdrawiam was serdecznie i życzę wam tej umiejętności wczucia się w drugiego człowieka. Dzisiaj się mówi o tym empatia, ale to chyba coś więcej. Nagle tu i teraz pomysł w serce spadł, całość wnet pozbierał rozproszony świat. Nagle tu i teraz znikło przed i po, wieczność się otwiera, jestem.